Piątek, 26 sierpnia, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Podziękowania dla odchodzących i gratulacje dla nowej dyrektorki szkoły. Myślę, że każdy się zgodzi, że szkoła przeszła niesamowitą, pozytywną metamorfozę. Dzieci upiększają ceramiką nowoczesny budynek bok MCC. Takich miejsc jest wiele. Jest jeszcze bardzo dużo miejsc, które możemy sprawić, że będą piękniejsze. Miasto planuje kupić 13 nowoczesnych autobusów, ale pod warunkiem, że dostanie na nie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie gmina przygotowuje wniosek o dotację. Na sesji Rady Miasta plany związane z zakupem autobusów do komunikacji miejskiej przedstawił radnym naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji. Projekt będzie obejmował zakup 13 niskoemisyjnych, nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów dostosowanych również do przewozu osób niepełnosprawnych. Warunkiem zakupu autobusów jest uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie gmina przygotowuje wniosek o dotację. Przy okazji tematu nowych autobusów pojawiła się informacja o planach związanych ze zniesieniem biletów w komunikacji miejskiej. Chcielibyśmy w 2018 roku wprowadzić komunikację za darmo, którą będzie realizować MZK. Bezpłatnie dla mieszkańców. Za darmo dla mieszkańców. Jest tak, że rzeczywiście trzeba troszeczkę zwiększyć przychody. Mamy nadzieję, że część z tych przychodów będzie pochodziła z wprowadzenia w niektórych miejscach w Bolesławcu płatnych parkingów. O planach związanych z wprowadzeniem płatnych parkingów już informowaliśmy w naszych wydarzeniach. Te miałyby powstawać sukcesywnie w najbardziej newralgicznych dziś punktach miasta pod względem parkowania. Nową dyrektor szkoły podstawowej nr 3 została Dorota Basiak. Przed sesją Rady Miasta otrzymała gratulacje. Dotychczasowa dyrektor i wicedyrektor otrzymały podziękowania. Chcemy podziękować na początek dwóm paniom. Przed środową sesją Rady Miasta prezydent Bolesławca podziękował za pracę dwóm dotychczasowym dyrektorkom szkoły podstawowej nr 3. Za 15 lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły podziękowania odebrała Barbara Dąbrowska-Bugaj. Można porównać obraz prowadzonej placówki na początku, w roku objęcia przez panią steru zarządzania szkołą oraz jej stan dzisiaj. I tu myślę, że każdy się zgodzi, że szkoła przeszła niesamowitą, pozytywną metamorfozę. Jednocześnie wielkie podziękowania za pracę wychowawczą. Szkoła wiele imprez patriotycznych, imprez związanych z historią państwa podziemnego, Armii Krajowej, współpraca z kombatantami. Uhonorowano też Bożenę Oleksiu-Krokoszną za pracę na stanowisku wicedyrektora szkoły nr 3. Dziękując za owocną pracę, troskę o dobre imię szkoły i jej środowisko, istotny wkład w wychowanie uczniów. Serdeczne dzięki. Stery w szkole podstawowej nr 3 objęła Dorota Basiak, która odebrała gratulacje od władz miasta. Z najlepszymi życzeniami powodzenia, pomyślności na nowej drodze życia. Wszystkiego dobrego. Funkcję dyrektora przedszkola nr 2 pełnić będzie nadal Krystyna Gerwatowska, natomiast w zespole szkół nr 3 zarządzać będzie tak jak do tej pory Irena Sikora-Kołodyńska. Od informacji na temat odbywającego się w Bolesławcu ceramiczno-rzeźbiarskiego pleneru rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Trwa 52. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. 13 artystów z Polski, Węgier, Turcji, Ukrainy, Czech, a także ze Stanów Zjednoczonych, Tajwanu i Chile pracuje w trzech największych firmach ceramicznych, a także w pracowniach BOK MCC. We wrześniu rozpoczną się już wykłady prowadzone przez samych artystów, zawsze o 18 w sali konferencyjnej BOK MCC, najbliższe już 2 września, a więcej o pracy artystów podczas pleneru w wydarzeniach w przyszłym tygodniu.
Rozpoczęły się ogólnopolskie działania pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Dolnośląscy policjanci już od kilku dni przeprowadzają lustracje dróg w rejonach placówek oświatowych, zwracając uwagę na stan oznakowania w tych miejscach. Jednocześnie przypominają, że każdy rodzic czy opiekun jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego może wskazać swojemu dziecku bezpieczną drogę do szkoły. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego rozstrzygnął konkurs ofert na wybór realizatora powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Podobnie jak w latach ubiegłych, program bezpłatnych szczepień i edukacji zdrowotnej prowadzić będzie przychodnia Fonswite. Bolesławiecki powiat prowadzi ten program od 5 lat. Zbliża się bolesławiecki koncert w ramach wrocławskiego festiwalu Wratislavia Cantans. Odbędzie się w piątek 9 września o godzinie 19 w Bazylice Maryjnej przy ulicy Kościelnej. W programie usłyszymy m.in. pasję według świętego Jana autorstwa Jana Sebastiana Bacha. W Bolesławcu będziemy gościć dyrygenta Andreasa Speringa wraz ze śpiewakami oraz chór Narodowego Forum Muzyki. Pracownia ceramiczna w Bolesławieckim Ośrodku Kultury dba o to, by nie brakowało ceramicznych elementów wewnątrz nowoczesnego budynku. Po efektownych, świetnych mozaikach, które zdobią ściany wewnątrz budynku, teraz instruktorka i dzieci robią ceramiczne opakowanie na szafę ze smakołykami. Dzieci w pracowni Edyty Orlińskiej robią z gliny rzeczy nie tylko piękne, ale i praktyczne. Po efektownych, świetlnych mozaikach, które mogą spełniać rolę kinkietów, teraz przyszedł czas na upiększenie kolejnego miejsca. Jest jeszcze bardzo dużo miejsc, które możemy sprawić, że będą piękniejsze. To jest miejsce na terenie boku, to jest taka nasza szafa ze smakołykami i z napojami. I tutaj ona stoi na parterze, gdzie mamy masę takich ciekawych, pięknych rzeczy. Te mozaiki, które robiliśmy ostatnio, to był projekt feryjny. Są piękne, są atrakcyjne i tak naprawdę chcemy, żeby ten nasz bok był jak najpiękniejszy, jak najbardziej ceramiczny. Motywem przewodnim jest lato, słońce i woda, a więc dzieci dostały nieograniczone możliwości do popisu. Pani Edyta już mówiła, co będziecie robić, a ty jaki masz pomysł na swoją pracę? No, jagoda ma takiego, czyli ta jagoda ma pomysł na takiego niebieskiego motylka, ja na cytrynka motylka. I będziemy mieć dwa motylki na jednym kafelku. Już byłam kiedyś na tych zajęciach. I jak było? Fajnie. Czyli można przypuszczać, że teraz też będzie fajnie? Mhm. Tym razem instruktorka pracowała w międzynarodowej grupie, bo na zajęciach znalazły się dzieci, które zjechały na wakacje do Bolesławca, także z Anglii. Tam w Anglii też chodzisz na takie zajęcia lepienia w glinie? Nie. A co tam fajnego robisz? Maluję, sklejam różne rzeczy. A urodziłaś się tutaj w Polsce czy w Anglii? W Anglii. A jak to się dzieje, że tak ładnie mówisz po polsku? Tak, że rodzice mnie nauczyli. Zosia, ty też nie jesteś z Bolesławca, z tego co słyszałam. No, jestem z Anglii, z Londynu. A tutaj spędzasz wakacje, tak? Tak, i też w Łodzi. A jak to się stało, że znalazłaś się tutaj na tych zajęciach? No, bo mama i tata zachęcali mnie też na inne zajęcie, jak na eko, na teatr, a ja wybrałam te zajęcia, bo bardzo lubię plastyczne rzeczy, jestem dobra w tym i no, tak lubię. Pierwszy raz tutaj jesteś na zajęciach? Tak, jestem. Mhm. Masz już jakiś pomysł na swoją pracę? Tak, ja i Natalia będziemy robić żółwie i delfiny. A ty się urodziłaś w Anglii czy w Polsce? W Anglii. Ale dobrze mówisz, fajnie mówisz po polsku. Dziękuję bardzo. Będziemy rysować Nemo, koralowce i... No i trochę więcej fauny i flory pod wodą. Pierwszy raz jesteście na takich zajęciach w pracowni ceramicznej? Nie, my tu przychodzimy na takie zajęcia wolne, gdzie można robić
takie własne pomysły. Z różnych pomysłów ma powstać jedna duża mozaika, która nada indywidualnego charakteru kolejnemu miejscu w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Po wydarzeniach wybierzemy się do Gościszowa, gdzie mieszka Ryszard Gawron, który opowie nam historię dwojga młodych ludzi, młodej Polki i młodego Polaka, którzy poznali się tam podczas wojny, po tym jak trafili tam na przymusowe roboty. To historia rodziców pana Ryszarda. Zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Odkrywamy Historię. Zapraszam też na kolejny odcinek z cyklu Piątkowe Spotkania z MZGK. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia.